Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w pierwszym odcinku inaugurującym projekt Książki Mojego Życia. Dziś moim i Państwa gościem będzie Pani Emilia Hanczewska, z wykształcenia polonistka, dziennikarz, a z zawodu dziennikarka prasowa, redaktorka portali GS24, Stargard Nasze Miasto oraz Głos Szczeciński Stargard. Dzień dobry Pani Emilio, witam serdecznie. Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie. Wspólnie pobuszujemy po domowej biblioteczce Pani Emilii, sprawdzimy jak się rozrastała, ale przede wszystkim jak ewoluował księgozbiór w niej zawarty. Zapytamy o ulubione książki i ukochanych pisarzy. Pani Emilio, nie mogę zacząć od innego pytania jak właśnie takiego. Kiedy zaczęła się Pani przygoda z czytaniem, z książką we wczesnym dzieciństwie, czy może trochę później? Chodzi mi o te Pani pierwsze wspomnienia związane z czytaniem. Może pamięta Pani pierwszą książkę przeczytaną przez siebie? Pierwsze wspomnienia to dom rodzinny. Lampka, kocyk, jabłuszko, a do tego książka. Jako małe dziecko rodzice kupili mi zbiór takich pięknie wydanych książek z ruchomymi obrazkami. Tak, do dziś cieszą się dużym powodzeniem. Tak, tak, to jest moje takie pierwsze wspomnienie, właśnie te pięknie wydane bajki, gdzie na przykład Jaś i Małgosia są zamykani przez Babę Jagę w klatce, ale później sadzają Babę Jagę na łopacie i tą łopatę się wsuwa do pieca. I można tego dotknąć, zrobić. Tak, to mówię, i te ruchome obrazki, te pięknie wydane kolorowe książki, te bajki klasyczne, to moje pierwsze wspomnienie z dzieciństwa. Troszkę później to na pewno Dzieci z Bulerby. Tak, ulubiona lektura, którą czytałam z prawdziwą przyjemnością. To także piękne wydanie baśni Andersena. To także Opowieści z Narni i to oczekiwanie na kolejne wydane części. Niesamowite przygody Marka Piegusa. Dokładnie. To takie najwyraźniejsze wspomnienia z tego czasu. Dobrze, a co czytała nastoletnia Emilia? O, to już zaczął się okres buntu i naporu. Okres takiego uduchowienia, gdzie tych książek było rzeczywiście bardzo dużo i pyta Pani o poezję. To właśnie wtedy pojawiła się poezja w moim życiu. To był tom wierszy Kwiaty zła Baudelaire'a, dosyć takich dołujących, smutnych, bardzo klimatycznych. Bardzo trudna ta materia, poezja w tak młodym wieku. Ale bardzo, bardzo mi się spodobały te wiersze, bardzo lubiłam je czytać. Jeżeli chodzi o poezję, to też na drugim biegunie takie proste, przyjemne wiersze księdza Twardowskiego. Wtedy w takim wieku nastoletnim towarzyszyły mi książki także księdza Malińskiego, Michela Quista, także książki z psychologii, filozofii. Na pewno takie dziewczęce fascynacje, które może pojawiły się troszkę wcześniej niż Paulo Coelho słynny, to wtedy był bardzo modny William Wharton, Jonathan Carroll. Także ten etap też klasyki, trzeba... Klasyki, które teraz nazywamy, te powieści klasykami. Trzeba było przez ten etap przejść tych fascynacji. Pani Emilio, jeśli spojrzymy na biblioteczkę Pani teraz, biblioteczkę dojrzałej kobiety, to jakie teraz zobaczymy na niej książki? Czy to są obyczajowe powieści, czy to są jakieś eseje, reportaże, klasyka, a może literatura współczesna, powieści polskie, a może literatura obca? Na początku łatwiej mi będzie powiedzieć, czego tam nie ma. Może tak, bardzo bardzo, proszę, tak troszkę przekornie. Nie czytam, nigdy nie czytałam takich typowych romansów i typowych kryminałów. Nie wiem dlaczego, jakoś nigdy nie ujęły Pani, nie chwyciły. Nie ciągnęło mnie w tę stronę. Na serce. Ale mam bardzo dużo różnych książek. Bardzo lubię współczesną literaturę polską. Uwielbiam Manuelę Gretkowską. Uwielbiam Olgę Tokarczuk. I to nie dopiero teraz, kiedy została noblistką, ale
ale miałam kontakt z jej literaturą znacznie wcześniej, kiedy zaczynała pisać. Także z Nataszą Gerkę, z Michałem Witkowskim. Bardzo lubię czytać biografię. Jeszcze tylko tak wejdę słowo, przepraszam Pani Emilio, tak widzę, jakich autorów Pani wymienia, co świadczy przede wszystkim o ogromnej Pani wrażliwości na świat, na życie. Bo są to aktorzy, którzy poruszają takie no, dosyć istotne nuty, jeśli chodzi o życie człowieka, o naszą egzystencję w rzeczywistości. Może także tak to być. Taka refleksja, no, która tak się słuchając, tak, to tak mi się nasunęło. Mówiąc o tym, czego się czyta, jakie książki ma się na półce, myślę, że człowiek odkrywa to siebie tak naprawdę. Jest odbiciem naszego świata. To, co stoi na półce, jest Z pewnością i też to, co czytamy, ma wpływ na nas, kształtuje nas, naszą wrażliwość, naszą osobowość. Ale wracając do Pani pytania, do tych moich półek z książkami, jest tam na pewno troszkę poezji, jest tam troszkę właśnie tych książek, które fascynowały mnie w młodości, w okresie, kiedy miałam najwięcej czasu na czytanie. Jest tam troszkę takich klasyków literatury powszechnej. Niezwykły miks. Duża różnorodność, duża rozpiętość, mnóstwo zainteresowań i żeby zaspokoić je wszystkie, no trzeba tą lekturę urozmaicać sobie. Pani Emilio, jest Pani bardzo aktywną kobietą i nie tylko zawodową. Gra Pani w Stargardzkiej Lidze Bowlingowej, występuje Pani amatorsko w teatrze Krzywa Scena, jest Pani mamą dwóch córek, to musi naprawdę generować mnóstwo czasu. Czy w związku z tym ten dobór lektury, jak już Pani zechce coś przeczytać, jest dużo ważniejszy, bardziej przemyślany? Myślę, że tak. Myślę, że właśnie ten etap życia, na którym się znajduję, jest czasem, kiedy rzeczywiście na książki jest niewiele czasu. I staram się czytać coś, co mnie naprawdę zainteresuje. Może niekoniecznie to, co jest na topie, bo w swoim życiu miałam taki moment, kiedy czytałam to, co jest na topie, bo przez kilka miesięcy pracowałam w takim bardzo dużym Empiku w Szczecinie. Mieliśmy tam na stanie 13 tysięcy tytułów i to był czas czytania książek tych rzeczywiście najbardziej popularnych, tych na bieżąco ukazujących się wówczas. I wtedy byłam na bieżąco z tym top of the pops, tak, jest, tak. Z tą dziesiątką najpopularniejszych, najchętniej kupowanych, czytanych tytułów. Teraz jest inaczej. Rzeczywiście zdarza się czasami, że usłyszę, że ktoś, osoba, którą lubię, wydała książkę, jak na przykład Kasia Nosowska. Z chęcią sięgam tak, po takie książki. Bardzo lubię biografię. Jeżeli chodzi o biografię takich współczesnych osób, to z przyjemnością przeczytałam książki biograficzne żon zarówno Lecha Wałęsy, jak i Donalda Tuska. Przeczytałam biografię Kuby Wojewódzkiego, który jest nie tylko showmanem chwalącym się swoimi kolejnymi drogimi autami i pięknymi kobietami, z którymi był związany, ale w jego biografii znaleźć można też naprawdę inteligentny ogląd świata i podsumowanie tej naszej polskiej, czasami przaśnej rzeczywistości. Także z przyjemnością przeczytałam tą biografię. Jeżeli chodzi o to, co czytam teraz, pracując, będąc mamą, będąc graczem w kręgle i grając też w naszym teatrze, zdarza mi się dostawać książki do recenzji. Zdarza się, że do redakcji przychodzą nowo wydane książki i jest to dla mnie okazja, żeby je przeczytać. Czyli następna działalność Pani Mili. Nie jest może to bardzo bogata działalność, nie robię tego często, ale zdarza mi się recenzować nowo wydane. Ale w ten sposób można natknąć się na jakieś perełki, które normalnie może by Pani przeoczyła. Być może tak, być może tak, ale też muszę Pani powiedzieć, że zdarza mi się natknąć na książki, które zaskakują tym na minus. Dostałam do recenzji ostatnio jakąś książkę poradnikową, gdzie autorka kompletnie mająca inny pogląd na świat, inny sposób myślenia, jakaś Amerykanka szalona stara się mówić nam jak żyć i jak się niczym nie przejmować. I jakoś łatwo mówić. Łatwo mówić.
kiedy się gdzieś tam w jakimś ciepłym kraju przebywa i nie ma się takich problemów jak my tutaj w Polsce. Jeżeli chodzi o te książki do recenzowania, w ostatnim czasie zwróciły moją uwagę takie trzy książki. Była to książka Policjant, gdzie aktywny policjant z wykształcenia polonista opisuje swoje interwencje, swoją codzienną pracę. Trudno mi sobie to wyobrazić, polonista i policjant, takie dwie zupełnie przeciwstawne role. To prawda, ale mieszanka daje ciekawy efekt w postaci dobrze opisanych policyjnych interwencji, ciekawie. Co jest rzadkością. Tak, nie ma tam tego języka, z którego czasami się naśmiewamy, z tych policyjnych notatek. Jest poprawna polszczyzna i są ciekawie opisane interwencje. Natomiast książka Ratownik opisuje już z perspektywy byłego ratownika medycznego jego pracę. I książka ta zaskoczyła mnie tym, że nie tylko opisuje tą niezwykłą służbę na granicy życia i śmierci, te przypadki ratowania ludzkiego życia, te wielkie emocje, ale ten były ratownik opisuje w tym, jak on sobie z tym wszystkim radzi, jakie są sposoby na radzenie sobie z tym wielkim stresem, z tymi wielkimi emocjami. A w skrócie można powiedzieć, że jest to seks, narkotyki, rock and roll. I wychodzi z tego taka właśnie mieszanka. Kolejna książka, autorem jej jest kolega dziennikarz Radek Gruca. Ona ma taki dłuższy tytuł, jej główny tytuł to Hipokryzja. Jest to książka odkrywająca to, co się dzieje w polskim kościele katolickim. Warto ją przeczytać z tego względu, że poświęcona jest w dużej części księdzu Dymerowi, niedawno zmarłemu, który pochodzi z naszego regionu. Pojawia się tam drobny wątek stargardzki, bo jest mowa o księdzu, który był proboszczem w Stargardzie. No i bardzo przejmujące, bardzo poruszające historie z nadużyciami w kościele. Pani Emilio, a teraz chciałabym spytać, czy jest taka książka, która wywarła na Pani ogromne wrażenie, w taki znaczący sposób wpłynęła na Pani życie, czy na sposób postrzegania świata? Gdybym miała taką jedną książkę wybrać. Czy ma Pani taką? Czyli tak jakiś nasuwa się jakaś oczywista odpowiedź Pani? Moja taka pierwsza myśl to jest autor, to jest Antony de Mello, czyli duchowny i jednocześnie psychoterapeuta, ale jeżeli Pani pyta o jedną książkę, to myślę, że będzie to zdecydowanie Przebudzenie. Bo Antony de Mello napisał wiele książek, które czytałam właśnie w czasach tego mojego burzy i naporu, czyli w czasach młodości, dojrzewania, poszukiwania siebie. Napisał Przebudzenie, napisał Minutę Mądrości, napisał Śpiew Ptaka, napisał Modlitwę Żaby. I to były te książki, w których się zaczytywałam. Takie lekcje na życie. Tak, tak właśnie. I pyta Pani o jedną książkę, dlatego tutaj wybieram to Przebudzenie. Książka niezwykła. Książka mająca formę takich kazań, można powiedzieć, przypowieści, które gdzieś tam zasiewają pewne ziarno w życiu, które mówią dużo o życiu, o miłości, o szczęściu. O tym, że powinniśmy dostrzegać i cieszyć się tym, co mamy, że przeszłość jest martwa, że człowiek, który dąży do takiego prawdziwego właśnie przebudzenia, oświecenia, nie może przejmować się tym, co o nim mówią i myślą inni ludzie, że to po prostu nie ma znaczenia. Co tak się kłóci z naszą tę polską dumszczyzną, prawda? Naprawdę, bardzo ważne przesłanie. Bardzo ważne, bardzo towarzyszące mi w życiu, kiedy też w pracy zmagam się z różnymi opiniami, często bardzo niesprawiedliwymi, z hejtem. To zawsze te słowa z tej książki, że pobrzmiewają tam że tak naprawdę kompletnie nie powinny nas dotykać opinie innych ludzi, kompletnie nie powinniśmy się tym przejmować. Wspaniałe definicje miłości, szczęścia,
życia, to co jest ważne, polecam. Takie drogowskazy dla każdego z nas, proszę Państwa. Poprosiłam jeszcze Panią o przeniesienie do studia również kilku książek, które chciałaby Pani polecić naszym czytelnikom. Takie książki, które skradły Pani serce i chce się Pani podzielić tymi emocjami z naszymi słuchaczami. To pierwsza, Pani Emilio? Tak, to jest pierwsza książka, którą chciałabym polecić, ale chciałabym też jednocześnie polecić wszystkie książki tego autora. Jest to współczesny amerykański pisarz John Irving. Regulamin tłoczni win. Dlaczego akurat ta książka? Książka, która została sfilmowana, film nosi tytuł Wbrew regułom. Jest bardzo dobrze napisana, bardzo dobrze mi się czytało. I dotyka wciąż palących, wciąż ważnych w naszym społeczeństwie kwestii dzieci niechcianych, aborcji, bardzo trudnych wyborów, bardzo trudnych spraw. Także serdecznie polecam tę książkę i serdecznie polecam wszystkie powieści, jak choćby Świat według Garpa, jak choćby Małżeństwo wagi półśredniej, Jednoroczna wdowa, naprawdę świetne. Świetne książki. Warto te książki czytać. Ja również serdecznie zachęcam Państwa do przeczytania tych lektur. Książki są w zasobach wypożyczalni głównej i serdecznie zapraszamy. Możemy wypożyczać i czytać. A kolejna lektura, jaki to tytuł, Pani Emilio? Kolejna lektura to również pisarz współczesny. Mniej więcej mój rówieśnik, trochę starszy. Kontrowersyjna postać zresztą. Postać kontrowersyjna, znana także jako felietonista, jako aktor serialowy, czyli Michał Witkowski. Michał Witkowski kojarzy się przede wszystkim z powieściami takimi jak Lubiewo, jak Margot. Powieści, które no nie zachwycą przeciwników LGBT i takiej tematyki, ale ja właśnie z Michałem Witkowskim zetknęłam się, gdy on wydał książkę, którą, tak jak wspominałam, czytam rzadko ten gatunek, bo jest to kryminał. Jest to kryminał napisany moim zdaniem bardzo dobrze, o niezwykłym klimacie, toczący się w naszych rejonach, bo w okolicach Międzyzdroju. Tak, z Dreszczykiem. Tak, jest tam troszkę grozy. Jest tam jakieś zdanie, co prawda niechlubne, poświęcone Stargardowi. Michał Witkowski uwziął się na nasz dworzec stargardzki. Nie on jeden na ten Stargard się uwziął. I mam nadzieję, że kiedyś zobaczy nasz dworzec już po remoncie i w kolejnej książce napisze jakieś lepsze słowo o swojej podróży przez stację Stargard. Spodobała mi się ta książka. Kolejny tytuł to Zbrodniarz i dziewczyna, kolejny kryminał Michała. Świetny klimat, niepowtarzalny. Trzecią książką, której niestety nie mam tutaj ze sobą, jest książka pod tytułem Fraktale, również współczesnej polskiej autorki Nataszy Gerke. Jest to książka dla mnie wyjątkowa, szczególna, ponieważ przede wszystkim na jej podstawie pisałam swoją pracę magisterską. Natasza Gerke napisała 5 książek. Są to miniaturowe, takie króciutkie opowiadanka, cieniutkie książki, jednak pełne treści, pełne niepowtarzalnego klimatu. I dlaczego polecam właśnie tę autorkę i jej opowiadania? Są tam tematy bardzo mi bliskie. To postmodernizm, feminizm, orientalizm, wegetarianizm. O tej tematyce pisałam swoją pracę magisterską i ta tematyka pojawia się między innymi w książce Tam, w książce Księga Pasztetów i właśnie we Fraktalach, które serdecznie polecam. I na koniec już naszego spotkania, Pani Emilio, chciałabym, żeby dokończyła Pani zdanie. Gdyby nie książki? Gdyby nie książki, nie udawałoby mi się uciekać w życiu od banału. Nie czułabym wolności, bo książki to właśnie dla mnie taka ucieczka od zwykłego, szarego, codziennego życia. Poszukiwanie ciągłe tej wolności wewnętrznej przede wszystkim. Ale myślę, że
Gdyby nie książki, bardzo byśmy się nudzili, a dzięki książkom tej nudy nie ma, nawet w tak trudnych czasach, w jakich teraz nam przyszło żyć, w czasach epidemii, w czasach, gdy jesteśmy sporo zamknięci w domach i mamy mało do wyboru tych rozrywek, tych dobrych sposobów na spędzanie czasu, to taką świetną alternatywą są właśnie książki. Tak przewrotnie ten koronawirus zadziałał na wszystkich, bo zaczęliśmy czytać książki. Siedząc w domu, wreszcie znalazł się czas w tym zabieganym świecie na to, żeby przysiąść spokojnie, otworzyć sobie pierwszą stronę i zagłębić się w jakąś ciekawą, porywającą historię. Pani Emilia, ja bardzo dziękuję za to, że Pani przyjęła zaproszenie do tego projektu. Z ogromną przyjemnością słuchało się Pani opowieści. Była to naprawdę bardzo inspirująca i bardzo wartościowa wędrówka po Pani świecie literackim. Emilio, na pamiątkę dzisiejszego spotkania chciałam Pani wręczyć tego oto kwiatka. Jest to grubosz, który przynosi obdarowanej osobie szczęście i dobrobyt. A tutaj mamy napis Księżnica Stargardzka 2021 i Książki Mojego Życia. Proszę postawić to sobie w domu na parapecie i podlewając cieplutko o nas pomyśleć. Na pewno, to była dla mnie przyjemność, to był dla mnie zaszczyt i mam nadzieję, że czytelnicy Książnicy sięgną po którąś z polecanych przeze mnie książek. My też również mamy taką nadzieję. Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam na następny odcinek, który odbędzie się za 2 tygodnie, w czwartek, a naszym gościem będzie pan Adam Ładniak, dyrektor Zakładu Karnego. Na koniec zaś niech wybrzmią słowa Marii Dąbrowskiej. Książki i możność czytania to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji.